Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa ma właściwie jeden cel. Chcemy oficjalnie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość oraz stowarzyszenia, które zdecydowały się z nami współpracować, popierają moją kandydaturę na urząd prezydenta miasta Bydgoszczy. Kandydowanie na urząd naszego miasta to wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie, zobowiązanie zwłaszcza przed wyborcami. W trakcie nadchodzącej kampanii wyborczej przedstawimy bydgoszczanom kompleksowy program tego, co chcielibyśmy zmienić w Bydgoszczy. Przedstawimy Bydgoszcz naszych marzeń, Bydgoszcz, jaką chcielibyśmy wraz z bydgoszczanami zbudować. Tę ofertę będziemy przedstawiać w trakcie całej kampanii wyborczej. Jestem przekonany o tym, że wyborców do siebie przekonamy. Ozłocimy Bydgoszcz. Panie pośle? Szanowni Państwo, tak duże ugrupowanie jak Prawo i Sprawiedliwość zasługuje na to, aby mieć swojego dobrego kandydata na prezydenta tak wielkiego i ważnego miasta, jakim jest Bydgoszcz. Mamy swoje poglądy, mamy swoje pomysły na to, jaką chcielibyśmy Bydgoszcz widzieć dzisiaj i w przyszłości. I ten nasz program, program, który będzie prezentował nasz przedstawiciel, jakim jest Kosma Złotowski, jest programem nas wszystkich. My wszyscy myślimy z troską o Bydgoszczy, my wszyscy chcemy, aby Bydgoszcz się rozwijała, my wszyscy byśmy chcieli Bydgoszczy, która jest liderem w regionie i rzeczywiście czołowym miastem w Polsce, czołowym miastem, jeżeli chodzi o tempo rozwoju i o pozycję, a wiemy, że bywało ostatnio z tym różnie, często byliśmy marginalizowani. Myślimy, że w toku wielu konferencji prasowych w czasie kampanii wyborczej będziemy mieli okazję przedstawić bydgoszczanom nasz pomysł na Bydgoszcz, naszą propozycję i mam nadzieję, że w tych wyborach zwyciężymy.